trzy tematy, na które nie powinieneś rozmawiać z dzieckiem. Czy powinniśmy rozmawiać z dzieckiem dosłownie o wszystkim? Jedni powiedzą, oczywiście, dziecko ma prawo wiedzieć o wszystkim. Ma prawo do prawdy. Nie powinno być tematów tabu. Inni stwierdzą, że dzieci i ryby głosu nie mają. Czy na pewno tak jest? Ja nazywam się Mariola Kurczyńska, jestem pedagogiem i doradcą rodzicielskim. Zapraszam Cię do obejrzenia tego krótkiego odcinka, w którym zmierzymy się z tym trudnym pytaniem. Mamo, a ciocia Monika jest gruba? Tato, Twój nowy wypasiony samochód jest na kredyt? To znaczy, że naprawdę nie jest Twój? Mamo, to nie są Twoje prawdziwe rzęsy, prawda? Co jeszcze masz nieprawdziwego? Konsternacja? To mało powiedziane. Kto z Was chciałby odpowiedzieć na takie pytanie? Niechętnie mówimy o pewnych sprawach. Omijamy niewygodne dla nas tematy i o ile każdy z nas ma prawo do prawdy, to tym samym każdy z nas ma również prawo do własnych tajemnic i sekretów. Budżet domowy czy historie chorób, skandale towarzyskie lepiej zostawić dla siebie. Czasami powstaje dylemat. Rodzice z jednej strony chcą rozmawiać z dzieckiem o wielu rzeczach, ale z drugiej strony trzeba uważać, żeby nie przytłoczyć dzieci i nie doprowadzić do traum albo sytuacji, w których maluch się martwi, boi czy stresuje. Do pewnych informacji dziecko musi dojrzeć. Na przyjęcie pewnych faktów musi być gotowe. To dlatego powstała bajka o bocianie, który przynosi dzieci, bo poprzednie pokolenia miały taki sam problem. A rodzice nie chcieli przytłaczać ciekawskich maluchów twardymi faktami z życia seksualnego człowieka. Przysłowiowy bocian nie jest kłamstwem czy też celowym okłamywaniem dziecka. Jest wyrazem troski o dziecko i jest poszanowaniem jego rozwoju. Mówię o tym więcej w filmiku Jak wytłumaczyć dziecku, skąd się biorą dzieci. Aby go zobaczyć, kliknij o tutaj widoczną kartę. Na wszystko jest odpowiedni czas. Kiedyś trafili do mojej poradni rodzice, którzy twierdzili, że syn ich okrada, a był to chłopiec 8-letni. Kradzież polegała na tym, że chłopak wziął sobie trochę pieniędzy z puszki, do której rodzice wrzucali dwójki i piątaki. Kupił sobie słodycze i parę autek, a ponieważ miał gest, kupił też kolegom. Mało tego, kompletnie nie rozumiał, dlaczego źle zrobił. Dlaczego tak się stało? Otóż rodzice nie mieli przed nim żadnych tajemnic. Nie chcieli go traktować jak dziecka, chcieli go traktować po partnersku. Rozmawiali więc o wszystkim. Ile danego dnia mieli u targu, za ile kupili towaru, ile zarobili. Dziecko wiedziało nawet o tym, że sprzedali kawalerkę taty i wzięli za nią 200 tysięcy złotych. Ich syn znał więc stan konta i stan oszczędności swojej rodziny. Jego dziecięcy umysł rozumiał jedno, że jego rodzina ma dużo pieniędzy i że te pieniądze przychodzą same. Są na koncie, w bankomacie i w puszce. Za pieniądze można kupić fajne rzeczy. No więc jako, że czuł się partnerem rodziców, zachował się tak samo jak oni. Wziął sobie pieniądze i powiedział, co sobie kupił. Na ich pytanie, dlaczego ich nie zapytał, odpowiedział bardzo logicznie. No ale wy mnie też nie pytacie, jak sobie bierzecie pieniądze. Informacje, które rodzice mu przekazywali, były nieadekwatne do jego rozwoju, doświadczeń i wiedzy o prawach, jakimi rządzi się świat finansów. A co z tymi sztucznymi rzęsami? Czy na pewno chcemy informować dzieci, że rzęsy, usta czy biust mamy, czy tam koleżanki, nie są prawdziwe? Jedni powiedzą, że niekoniecznie, inni powiedzą tak, co w tym złego? Poza tym każda prawda jest lepsza niż kłamstwo. Zadaj sobie pytanie. Co pomyśli o dorosłości takie dziecko? Co pomyśli o swoim ciele dorastająca dziewczynka? Czy zaakceptuje swoje ciało? Będzie je lubiła? Będzie jej się podobało? Będzie się dobrze w nim czuła? Nie będzie miała kompleksów? Jakie jeszcze tematy warto wziąć pod uwagę, zanim się o nich porozmawia z dzieckiem? Unikałabym rozmów o trudnej sytuacji finansowej rodziny. Zdarza się czasami, że rodzina doświadcza przejściowych kłopotów związanych z pieniędzmi. Mogą one trwać kilka miesięcy, może kilka lat, ale zwykle są przejściowe i kiedyś nadchodzi czas stabilizacji.
Kiedy małe dziecko jest wtajemniczone w to, że brakuje nam pieniędzy, ryzykujemy tym, że w jego głowie ukształtujemy świat niedostatku i lęku o przyszłość. Nawet kiedy już nasza sytuacja się ustabilizuje, dziecko pozostanie z tym lękiem. Dlaczego? Bo do 5 roku życia w jego głowie powstaje coś w rodzaju okablowania. Tworzą się synapsy oraz wgrywają się doświadczenia i przekonania, na bazie których dziecko zbuduje swój świat. Nie da się tego wymazać ani cofnąć. Zmiana przekonań z dzieciństwa to bardzo trudny proces i możliwe jest tylko wtedy, kiedy dorosły człowiek zda sobie sprawę z tych przekonań i podejmie wysiłek do zmiany. Jeżeli tego nie zrobi, możliwe, że będą go dotykały problemy finansowe albo ciągły lęk o pieniądze. O czym jeszcze nie warto rozmawiać z dzieckiem? Jeżeli zdiagnozowano u Was jakąś chorobę, jeśli musicie iść do szpitala, a Wasze dziecko nie ma więcej niż 5-6 lat, zastanówcie się, czy warto dzielić się z maluchem lękami o swoje zdrowie. Zastanów się, czy nie warto mieć lżejszej wersji wydarzeń dla dziecka, takiej, która będzie dla niego łatwa do przyjęcia. Czy konieczne jest dzielenie się z nim prawdziwymi informacjami medycznymi, których nie jest w stanie przetworzyć i sobie z nimi poradzić? Czy kluczowe dla rozwoju maluszka jest zarzucanie go swoimi emocjami, obawami, lękami? Wiele razy pracowałam z rodzinami, pomagając w takich przypadkach. Rodzice zwykle podnosili temat, czy mówić dziecku, że idę do szpitala i będę miała poważną operację? Z jednej strony to prawda, ale czy nie spowoduje u dziecka traumy? W takich sytuacjach zawsze szukaliśmy takiego sposobu opowiedzenia o problemie, który dziecko z łatwością mogło przyjąć. Omijaliśmy szczegóły medyczne oraz stan emocjonalny rodziców, ich lęki i obawy. Nie dawaliśmy dziecku emocji, z którymi nie umiałoby sobie poradzić i które zabrałoby jako bagaż do dorosłego życia. Dzieci są ważne i z dziećmi trzeba i należy rozmawiać. Tylko bardzo ważne jest, aby dostosować ciężar tych rozmów do wieku i aktualnego rozwoju dziecka. Dzieckiem jest 3-latek i 13-latek. To, w jaki sposób mówimy do 3-latka, bardzo różni się od rozmów z nastolatkiem. Oczywiście z dzieckiem trzeba rozmawiać, ale o tym, na co jest gotowe, adekwatnie do jego wieku. Dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Dzieciństwa wolnego od trosk i zajmowania się problemami, z którymi nie potrafi sobie jeszcze poradzić. A może masz inne zdanie w tej sprawie? I chcesz je wyrazić? Śmiało! Jakich jeszcze tematów nie powinniśmy poruszać z dzieckiem? Chętnie dowiem się, co o tym myślisz i jakie są Twoje doświadczenia. Czekam na Twój komentarz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.